W sumie rząd to ludzie, którzy pracują dla ludzi, więc my, ludzie, powinniśmy wiedzieć, czym generalnie się zajmuje. W Stanach rząd to nieomal brzydkie słowo. Nie wierzycie? Wspomnijcie o nim w święto dziękczynienia. Przyjrzyjmy się, jak rząd wpływa na nasze życie. Już czas na pytania? Mam pewne wątpliwości. Rząd federalny zatrudnia 1 na 16 amerykańskich pracowników, którzy wpływają na każdy aspekt naszego życia. Witamy w centrum obsługi GPS. 10 osób obsługuje cały system. Ile masz lat? 20. Gdy ja miałem 20 lat, byłem głupi jak but. Nie poradziłbym sobie z tym. Ufacie rządowi? Jesteśmy supermocarstwem i największym sukinsynem świata. Im więcej wiem, tym więcej mam pytań. Co tu robicie? Czego tu nie robimy? Szukam objawów chorób. Słucham, czy normalnie muczą. Kto dotyka naszego mięsa? Zaraz wlecimy w sam środek huraganu. Pieniądze. Przyszłość. Choroba. Pandemia. Czego nam trzeba? Opieki zdrowotnej. Rząd i sektor prywatny grają w jednej drużynie. Bardzo dyplomatyczna odpowiedź, ale błagam.